Hutnicy z całej Polski spotkali się w Ostrowcu. Ciąg dalszy kontrowersji wokół ustawy śmieciowej. Moda na produkty eko napędza falę oszustw wśród producentów. Telefakty 3 października. Karolina Kamińska. Witam i zapraszam. Każdy z nas płaci za 10 tysięcy ton, których nie ma. Osób niewidomych w kole mamy 300 osób, 12 dzieciaczków. Czy płacimy za śmieci więcej niż powinniśmy? Takie wątpliwości pojawiły się na ostatniej sesji Rady Miasta. Opozycja zarzuca prezydentowi, że płacimy za odpady, których rzeczywiście nie ma. Gmina nie ma sobie nic do zarzucenia. Ustawa śmieciowa zdaje egzamin i to podobno jest warte każdej ceny. Ustawa śmieciowa funkcjonuje od ponad roku. Podczas sesji Rady Miasta wokół jej realizacji w gminie Ostrowiec Świętokrzyski wybuchła burzliwa dyskusja. Radny Zbigniew Duda z Prawa i Sprawiedliwości stawia miastu poważne zarzuty. 24 tysiące ton, że taką ilość mieszkańcy Ostrowca, taką ilość śmieci mieszkańcy Ostrowca, nazwijmy to, produkują. Natomiast od Remondisu Złojanik dostaje 13 tysięcy ton. Za wywóz tych odpadów, czyli 24 tysięcy ton, miasto płaci firmie 544 tysiące złotych. Bazując na rachunku ekonomicznym, radny Duda stawia odważną hipotezę. Miasto, czyli każdy z nas, płaci za 10 tysięcy ton, których nie ma. Prezydent miasta poczuł się zaatakowany przez Zbigniewa Dudę. Jego sugestie co do ginących odpadów nie pozostały bez komentarza. Jarosław Wilczyński w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Że jeżeli ktoś coś sugeruje, że śmieci giną, są w nielegalny sposób gdzieś wywożone, to ja bym proponował, żeby ten ktoś wziął papiery, które ma i poszedł tam, gdzie trzeba z tymi papierami. Bo ja nic takiego nie wiem, a ja właśnie do tego zmierzam, że każdy jest po prostu do tego zobligowany nawet. Zdaniem prezydenta Jarosława Wilczyńskiego zapisy ustawy są w Ostrowcu realizowane i przynoszą oczekiwane efekty. Pozyskujemy coraz więcej odpadów zebranych selektywnie. To dobry prognostyk na przyszłość. Czeka nas bowiem kontrola ilości odzyskiwanych odpadów. Jeśli nie spełnimy norm, gmina płacić będzie surowe kary. Wszyscy mieliśmy rewolucję śmieciową, tak? Ja uważam, że nie płacimy za dużo w naszym mieście. Uważam, że sukces jest ten, że miasto nie zostało zalane śmieciami. Innego zdania jest radny Duda. Jego zdaniem mamy do czynienia z poważnym problemem. Podczas sesji pytał, czy jest możliwość zmiany ceny za wywóz odpadów. Czy można wprowadzić aneks do umowy z Remondisem zmieniający wartość górną tych śmieci? Jeżeli nie można, to czy będziemy cały czas płacili, moim zdaniem, za dużo? Ma to oczywiście wpływ na cenę śmieci. Aneksu, jak przekonuje prezydent, wprowadzić nie można. Przetarg został ogłoszony na 3 lata. Płacimy jednak nie tylko za śmieci, które trafiają na składowisko w Janiku, ale też za te zebrane selektywnie. Ustaliliśmy, że kwota, którą zapłacimy, będzie 22 851 356 zł, a wartość umowy jest na 19 595 520 000, czyli 3 155 836 zł. To jest różnica pomiędzy szacowaną a rzeczywistą wartością. Jeżeli się to podzieli przez 3 lata, to jest bodajże milion rocznie, można sobie od tej kwoty różnicy odjąć i wtedy to te hipotetyczne wszystkie dane pana tutaj radnego Dudy wyliczenia trochę biorą w łeb. Temat ten w kampanii wyborczej z pewnością powróci niejednokrotnie, zwłaszcza że w gospodarce odpadami dziać się będzie teraz dużo. Po Telefaktach zapraszam Państwa na komentarz dnia. Gościem dzisiejszego wydania będzie Paweł Bajerczak, który skomentuje kontrowersje, jakie pojawiły się wokół sprawy śmieciowej.
Po kilkumiesięcznej przerwie we wrześniu znów ruszył oddział pediatrii w ostrowieckim szpitalu. Czy teraz rodzice mogą spać spokojnie, bez obaw, że najbliższy oddział dziecięcy jest w innym mieście? Wokół sprawy pediatrii wciąż pojawia się wiele niedomówień. Oddział pediatrii funkcjonuje od 1 września. Mamy skompletowany skład i sądzę, że w opinii publicznej jest widoczna zmiana na plus. Mamy dwóch lekarzy specjalistów drugiego stopnia i na pełnym etacie, natomiast jeszcze 6 lekarzy zatrudniamy w formie dopołudniowej i dyżurów medycznych. Mamy lekarzy, którzy u nas pracują z Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Iłże i Opatowa. Także czynimy starania o pozyskanie, zresztą złożyli ofertę lekarze młodzi, którzy kończą staże. Teraz jest nabór na specjalizację w ramach rezydentury. Udało mi się załatwić, że mamy przyznane przez konsultanta wojewódzkiego, a także Centrum Kształcenia Kadr, 2 miejsca rezydenckie. Są już ludzie, którzy się zgłaszają. Myślę, że na przełomie października, może listopad, najpóźniej grudzień pojawią się młodzi lekarze. Zresztą bardzo dobra chyba inicjatywa. Uzgodniliśmy z panem starostą, że dla lekarzy 5 i 6 roku będziemy gotowi, będziemy chcieli, aby uruchomić takie stypendia, które by później obligowały młodego adepta sztuki medycznej do podjęcia pracy w szpitalu. Choć Światowy Dzień Białej Laski obchodzimy 15 października, to w Ostrowcu Świętokrzyskim obchody odbyły się już dzisiaj. Spotkania mają służyć integracji, wzajemnemu wsparciu i rozmowie. Przy okazji tym, którzy w Ostrowcu niewidomym i niedowidzącym pomagają, wręczono specjalne odznaczenia. Życie niewidomych i słabowidzących nie jest łatwe. Osoby te wymagają niemal ciągłej pomocy i opieki. Wielu nie wychodzi z domu. W trudnej codzienności wspiera ich Polski Związek Niewidomych, którego oddział znajduje się także w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3 października ostrowieckie koło obchodziło przypadające na 15 października Międzynarodowe Święto Białej Laski. Jest 10 kół i każdy musi podzielić się, więc ja wybrałam 3 października. Przepiękna pogoda, także myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Takie dni mają ludzi niewidomych i niedowidzących wyciągnąć z domu i zintegrować przy wspólnej zabawie. Świadczymy też bardzo dużą pomoc okulistyczną. Kierujemy oczywiście do okulistów, kierujemy różne pomoce optyczne, także do instytucji, do psychologów, do różnych instytucji, gdzie mogą niewidomi otrzymać pomoc. Pomoc dla osób niewidomych od lat świadczy lekarz okulista Jerzy Zembala, który za opiekę medyczną nad nimi otrzymał specjalne odznaczenie. Wszyscy nasi podopieczni, no może nie wszyscy, ale większość, przychodzą do pana doktora i po prostu mają udzieloną fachową pomoc. Wśród nagrodzonych znalazł się także dyrektor Ostrowieckiego Szpitala Powiatowego Józef Grabowski. Ludzie, na których możemy liczyć. Ostrowieckie Koło Osób Niewidomych i Słabowidzących skupia w sumie 300 osób, w tym 12 dzieci. Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju spotkania rehabilitacyjne. Głównie chodzi o to, żeby tych ludzi przystosować do nowego życia, życia z dysfunkcją wzroku. Są różnego rodzaju sprzęty, które ułatwiają życie i oprócz tego ktoś, kto potrzebuje na przykład chodzenia z białą laską, to uczymy. Zrobię wszystko, żeby nasi podopieczni czuli się bardzo dobrze i czuli się potrzebni. Polski Związek Niewidomych organizuje także spotkania integracyjne. To dla jego członków okazja do wymiany nieraz bardzo trudnych doświadczeń, rozmowy, wsparcia. Ci, którzy nie widzą, wymagają większej pomocy i głównie na nich się skupiamy. Prawdą jest, że tych całkowicie niewidomych jest chyba coraz mniej. Dawniej było więcej, bo to były jeszcze jakby zaszłości z czasów wojny. Natomiast teraz no, medycyna zrobiła spory krok do przodu. Ostrowieckie Koło jest jednym z 351 kół działających na terenie Polski. W sumie Polski Związek Niewidomych skupia ponad 65 tysięcy członków.
W Ostrowieckiej Hucie odbył się dziś zjazd krajowej sekcji hutnictwa. Temat spotkania dotyczył gospodarki oraz oddziaływania pakietu klimatycznego na działalność zakładów pracy takich jak Huta Celsa. Dzisiaj w Hucie Ostrowiec mamy krajowy zjazd sekcji krajowej hutnictwa. Tematyka będzie się odnosiła do cen pakietu klimatycznego, cen energii oraz obecnej sytuacji ogólnie w hutnictwie w Polsce. Ten pakiet klimatyczny trochę utrudnia funkcjonowanie tak dużych zakładów. Dokładnie. No, niestety emisje, które obłożone będą pewnymi kosztami, mogą spowodować w dużej części utrudnienia dla funkcjonowania zakładów energochłonnych, między innymi takimi jak nasza huta. Cementownia Ożarów już odczuwa pewne skutki tego pakietu klimatycznego, czy Celsa również? Może jeszcze nie na tak dużą skalę jak cementownia Ożarów, natomiast zagrożenie jest niewątpliwie bardzo duże. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów eko i bio. Możemy kupić nie tylko warzywa i owoce, ale także nabiał, wędliny, a nawet kosmetyki. Jednak nie wszystko określane mianem eko naprawdę nim jest. Jak nie dać się oszukać, sprawdzała Anna Ciechocińska-Leśniak. Eko jest w modzie. Na rynku coraz więcej ekologicznych sklepów, a w nich eko warzywa, owoce, nabiał, wędliny, nawet kosmetyki i proszki do prania. Dużo ludzi jest takich, którzy rzeczywiście kupują tę żywność tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest modna w dużych miastach szczególnie. Można nawet to taką nazwać małą subkulturą już u nas. Jednak wiele dostępnych na rynku produktów ekologicznych, czyli pozbawionych związków chemicznych, jak się okazuje, wcale nimi nie jest. Jak więc nie dać się oszukać i umieć rozróżnić produkty eko od podróbek? Są na to sposoby. Podstawowa rzecz to trzeba kupować żywność zapakowaną, zaetykietowaną, wtedy wiemy, od kogo to kupujemy. Bo każdy produkt ekologiczny musi być stosownie oznakowany i posiadać unijne logo żywności ekologicznej, tak zwanego ekoliścia. Każdy wyrób ekologiczny musi posiadać znak, liść unijny i numer jednostki certyfikującej. Każde próby oszustwa są bardzo szybko wyłapywane, bo producenci ekologicznej żywności podlegają wielu rygorystycznym kontrolom. Kontroluje nas przede wszystkim jednostka certyfikująca, kontrolują nas też inne instytucje takie jak Sanepid. No i jest jeszcze jednostka, która się nazywa Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Mnie w tej chwili kontroluje 6 jednostek. Patrząc Urząd Miar i Wag, PIH, WIHARS, jednostka kontrolująca, Sanepid. A wszystko po to, aby sprostać surowym unijnym wymogom. O, mogę powiedzieć, Tabasco, nie mam ekologicznego Tabasco, więc na tym produkcie nie może być jako produkt ekologiczny, pomimo że te ogórki są ekologiczne, ale Tabasco jest nieekologiczne i ten produkt nie jest jako ekologiczny. Żywność ekologiczna ma swoje minusy. To głównie cena, wyższa cena, bo cała produkcja rolna jest droższa, głównie ze względu na ręczne odchwaszczanie plantacji. Do powiedzmy hektar marchwi w jednej chwili musi plewić około 30-40 osób, żeby to zrobić w terminie. W tym świętokrzyskim, tak w granicach może 30%, niecałych 30%, bo już rejon Warszawy, Krakowa, to tam już po prostu podnoszą ceny niesamowicie na wyroby ekologiczne. Aby być świadomym i nie dać się naciągnąć, pamiętajmy o czytaniu etykiet. Inni zwracają także uwagę na krótszy okres ważności. Jednak zdaniem Łukasza Gębki, właściciela farmy ekologicznej w Bori, to tylko mit. No, w rolnictwie ekologicznym na przykład stosujemy probiotyki glebowe, tak? Czyli stosujemy pożyteczne mikroorganizmy glebowe, EMY. I dzięki temu te produkty nie mają zaburzonej tej, że tak powiem, całej flory bakteryjnej. Warzywa nie pleśnieją, nawet jeżeli nam uwiętną w jakiejś tam naszej kuchni, zakątku kuchni, to po prostu są uwiętnięte, straciły wodę, ale niewiele ma swojej jakości. Za stereotypową uznaje także opinię, że ekowarzywa czy owoce wyglądają gorzej niż te naszpikowane ulepszaczami. Powinna być ładniejsza i często jest ładniejsza. Najbardziej da się odróżnić tą żywność poprzez kubki nasze smakowe, tak? Czyli po spróbowaniu bardzo szybko zorientujemy się, która marchewka jest ekologiczna, a która jest konwencjonalna. Produkty eko, bio i organik muszą zawierać co najmniej 95% składników ekologicznych. Jak przekonują jej zwolennicy, żywność eko, wolna od chemii, jest zdrowsza, zwiększa odporność, pozwala uniknąć groźnych chorób jak nowotwory. Mimo że droższa, cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jedni podążają za modą, inni są bardziej świadomi i kupują ją, bo jest nie tylko zdrowsza, ale przede wszystkim smaczniejsza.
Telefaktach to już wszystko. Za chwilę regionalna prognoza pogody, tuż po niej komentarz dnia, a następnie magazyn kulturalny Nie wyłączaj kultura. Proszę zostać z nami i do zobaczenia w poniedziałek.